ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Dzień dobry, ja nazywam się Marlena Siok, a Państwo oglądacie kolejny program z cyklu Na Starym Rynku. A dziś moim i Państwa gościem jest radny województwa podlaskiego, a także pełnomocnik Komitetu PiS miasta Łomża, czyli Piotr Mozalewski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, 3124 głosy dokładnie. Powód do satysfakcji i dumy jest? No myślę, że Pani redaktor tak, dlatego że przede wszystkim na początku chciałbym podziękować w ogóle wszystkim mieszkańcom Łomży, ziemi łomżyńskiej województwa podlaskiego, że wzięli udział w święcie demokracji, bo tak to trzeba nazwać. Zdecydowanie. Że bardzo tak gremialnie wszyscy poszli oddać głos na kandydatów, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle na wszystkich kandydatów, którzy zechcieli startować i reprezentować województwo podlaskie, bo to jest wielkie święto. I rekordowa dzisiaj frekwencja. Nikt nie może nam zarzucić, że państwo polskie, czy nasi obywatele no, mają jakieś kompleksy, jeśli chodzi o zauczestniczenie w wyborach bardzo istotnych dla Polski, dla Polaków. Natomiast przechodząc w kontekście oceny już mojego startu i oceny, również jestem wielce wdzięczny wszystkim wyborcom za oddanie głosu dla mnie, bo to oznacza, że osoby, te 3124 osoby bardzo świadomie oddały głos i to jest bardzo istotny sygnał, bo jednak to była determinacja, żeby mnie poznać, żeby przekonać się do mojego programu, który reprezentowałem i też determinacja do tego, żeby odnaleźć mnie na liście, więc rzeczywiście jest to satysfakcja, tym bardziej, że to też jest lepszy wynik jak 4 lata temu, bo 4 lata temu to było niespełna 2500 głosów, dzisiaj jest to 3124, więc jest progres, więc to również daje nadzieję na przyszłość, tym bardziej, że było to w tym roku dwa miejsca dalej jak 4 lata temu. Ostateczny wynik mój dał wynik, że to był mój 14 jakby poziom osoby, która zdobyła głosy, więc to również przeskoczyłem dwa oczka do góry. Natomiast to, co na pewno wypadałoby jeszcze przeprocesować czy przepracować wśród wyborców, wśród mieszkańców, to to, żeby nie bali się głosować na osoby, które są właśnie dalej aniżeli pierwszy, drugi, trzeci numer, bo wydaje mi się, że to bardzo mocno też pokutowało, że wielu mieszkańców dalej żyje w takiej świadomości, że nie ma sensu oddawać głosu na kandydatów, którzy gdzieś tam są dalej, dlatego że nie mają szansy na dostanie się albo pracują na te pierwsze trzy osoby w dostaniu się do Sejmu, co nie jest prawdą. Więc jakby tutaj rzeczywiście jeszcze jako całe grono polityczne mamy dużo do przeprocesowania wśród mieszkańców, wyborców, żeby zbudować świadomość, że każdy z nas kandydatów ma takie same szanse, ale tak jak mówię, ja się cieszę i dziękuję za te głosy, bo to daje też mi taki sygnał, że tą moją pracę, którą wykonują, ktoś docenia, widzi, szanuje i też chce, żebym dalej funkcjonował w polityce i robił te działania na rzecz mieszkańców Łomży, naszego całego regionu. Do tego właśnie głosowania za moment chciałabym wrócić, ale rzeczywiście satysfakcja, tak jak Pan mówi, jest, ale nie jest to delikatne rozczarowanie, że jednak ten jeden mandat został utracony w województwie podlaskim. Pamiętam, jak spotkaliśmy się tutaj podczas kampanii wyborczej, rozmawialiśmy o tym potencjale. Wówczas mówiliśmy, ja mówiłam o 6-7, Pan radny mówił o 8-9, a nawet więcej mandatów. Tak. Jest 7 na chwilę obecną. Jest lekkie rozczarowanie, że jednak ten jeden mandat straciliście? Szanowni Państwo, Pani redaktor, znaczy to jest nie na chwilę obecną, tylko po prostu tyle będzie. To będzie 7 mandatów, więc Prawo i Sprawiedliwość w województwie podlaskim w tych wyborach otrzymało 7 mandatów. Jest rzeczywiście inaczej niż ja prognozowałem, czy też wskazywałem, ale to był warunek taki, że któraś z tych mniejszych partii by się nie dostała do parlamentu. Na pewno jest zaskoczeniem taki wysoki wynik trzeciej drogi, bo nikt tego nie przewidywał, że aż tak wysoko, bo być może to, że oni się dostaną gdzieś, pokazywały sondaże, ale ostatecznie rzeczywiście to takie ogólne było zaskoczenie, że tak wysoko poszli i to była jakby determinanta do tego, że te mandaty zupełnie inaczej się przełożyły, bo tak jak wiemy, 4 lata temu był jeden mandat dla SLD, w tym roku już nie ma, mimo że pan poseł Krutul uważam, że właśnie nawet niezły wynik niewiele zrobił, zabrakło, bo Lewicy. 11 tysięcy głosów zdobył, ale jednak nie daje to mandatu i to premiowało również właśnie trzecią drogę. Więc jakby no, pod tym kątem niestety polityka jest nieubłagalna i metoda Donta również. Jest, tak.
Natomiast dlaczego tak się stało? No, wydaje mi się, że też inaczej ułożenie listy, bo dzisiaj można na zimno już na to spojrzeć i trochę zacząć oceniać tą całą sytuację. Pewne nazwiska, które w innych miejscach powinny być ulokowane, jeśli chodzi o numerację, o być może postawienie na nazwiska, spowodowałoby to, że dzisiaj wynik Prawa i Sprawiedliwości też jeszcze mógłby być inaczej. Inaczej wyglądać, inaczej wyborcy by też to ocenili i odebrali, bo uważam, że Łomża dzisiaj też tak wybrała, czy tak zadecydowała, dlatego że uważam, że był duży rozstrzał między Bogusią, Olbrysią, mną też. Tak? No jednak Bogusia, ten... to największy błąd w takim razie w układaniu Wydaje mi się, listy, że to dla ziemi łomżyńskiej, dwóch dla Łomży, kandydatów? wydaje mi się to, że było dwóch kandydatów, to było bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że historycznie No, ale jednak pokazywaliśmy, tak? rozproszyły się te głosy, prawda? Ale jednak była poseł Krynicka i poseł Kołakowski, gdzie pokazali, że to są mandaty realne do wzięcia i Ale nie przy uważam... tak silnej jedynce, jaką był premier Sasin, który No, zabrał wydaje taką mi się, liczbę. pani redaktor, szanowni państwo, że jednak no, dużą też postacią był Krzysztof Jurgiel, który był jedynką, był miejscowy stąd od wielu lat, działający na rzecz województwa podlaskiego, więc No to to mówię, też jednak premiera byłego, aż prawda, tak, więc... bym też nie dezawuował z kolei naszych kandydatów właśnie z województwa podlaskiego, bo uważam, że minister Darek Piątkowski, poseł Zieliński, oni też pokazali, że byli dalej, piąty, szósty numer, a jednak zdobyli ponad 20 tysięcy głosów, czyli pokazują, że województwo podlaskie, czy mieszkańcy województwa podlaskiego stawiają na nich, mimo że byli dalej gdzieś, tak, więc to jakby nie tylko ja uważam tutaj jedynka zadecydowała, tutaj w Łomży uważam, w subregionie łomżyńskim zadecydował jednak, że za duży był rozstrzał między koleżanką Bogusią a mnie, że gdybyśmy byli bliżej, tak jak to było w przystarcie Lecha Antoniego i Bernadety Krynickiej, to mieszkańcy też by inaczej to odebrali, że rzeczywiście, że jest realna alternatywa w ramach Prawa i Sprawiedliwości, że można wybrać jednego albo drugiego kandydata. Być może zinterpretowali, że jest za duży rozstrzał, że to powoduje, że tak ja osobiście odbieram, że stąd część wyborców zagłosowała na ministra Sasina, ale No właśnie, też ale między panie innymi... Piotrze, 3,5 tysiąca głosów właśnie premier Sasin. Tak. I ja zastanawiam się pod takim jakby czysto praktycznym nawet kątem patrząc na to. Rzeczywiście mieszkańcy Łomży wolą mieć posła, który jest gdzieś z Warszawy, który rzeczywiście nie wiadomo kiedy pojawi się, czy w ogóle pojawi się w województwie podlaskim, a w ogóle w Łomży, czy będzie dbał o te interesy, niż mieć właśnie jako posła człowieka stąd, który rzeczywiście ma to połączenie i jest realnie w stanie wpłynąć na sytuację tej ziemi. Wydaje mi się, szanowni państwo, pani redaktor, że na demokrację nie ma co się obrażać. No, jednak mieszkańcy tak zadecydowali, a nie inaczej. Mi trudno jest jakby oceniać, kto z tych głosów, który decydował, że pan minister Sasin jest tym jakby lepszym gwarantem, tak zadecydowali. Mieli do tego święte prawo, ale też jakby chcę powiedzieć, że na pewno pan poseł, pan minister, pan premier Jacek Sasin reprezentować będzie województwo podlaskie i na pewno będzie mu zależało na rozwoju Łomży i subregionu łomżyńskiego. To rzeczywiście, że nie pochodzi tutaj z województwa podlaskiego czy z Łomży, fakt. I sam jakby pan premier tego nie ukrywa, że on tutaj jest po to, żeby dbać jeszcze mocniej, czy wspierać nas jako tutaj mieszkających w województwie podlaskim, w Łomży, w subregionie łomżyńskim, w tych działaniach, które mają przyspieszyć dobre zmiany, inwestycje, działania na rzecz miasta Łomża. Pan poseł, pan minister Jacek Sasin na pewno będzie też tutaj bywał w województwie podlaskim, bo już taka rozmowa była po wyborach, będzie chciał otworzyć również biuro w Łomży, więc takie działania, czy jakby funkcjonowanie w ramach tego subregionu łomżyńskiego na pewno będzie funkcjonować. Na pewno też jest zastanawiające jednak, co mieszkańcy Łomży zdeterminowali się w tym zakresie, że jednak zadecydowali, że pan minister Jacek Sasin. No uważam, ja cały czas taki jestem zawsze analitykiem, pragmatykiem, że jednak umiejętność odpowiednio ułożenia listy spowodowałoby, żeby te głosy inaczej się rozłożyły. I uważam, że tutaj jest jakby refleksja po naszej stronie, że można było jednak inaczej tą trochę listę ułożyć, bo uważam, że nazwiska generalnie były mocne i są mocne i to nie jest wina, że złe nazwiska były postawione, tylko inna konfiguracja spowodowałaby, że ten wynik również inaczej by wyglądał. Oprócz tego oczywiście wydaje mi się, że też jakby wiele osób, czy wielu mieszkańców, którzy pierwszy raz poszli na wybory, bo ta wysoka frekwencja pokazuje, że wielu wyborców w ogóle pierwszy raz poszło na wybory. Ponad 74%, to tak to trzeba jednoznacznie odbierać. To też może powodować, że nie do końca była weryfikacja kandydatów listy, kto jest stricte z Łomży, kto nie. Czasami jest tak, że osoby bardzo medialne, bardzo jakby
takie, które są widzialne, słyszalne, czy realizujące zadania państwowe, tak jak pan minister Sasin, to również determinuje ludzi, że ludzie chcą oddawać na takie osoby głos, bo ich znają, wiedzą, co już zrobili, ich dokonania. Więc dzisiaj też na pewno po takiej ocenie szybkiej mojej analizie, kto, jak i dlaczego, na czym zyskał, no to jednak ten przekaz medialny mediów ogólnopolskich czy dużych mediów o zasięgach takich dosyć szerokim na pewno pomógł wszystkim kandydatom, którzy w tych tego typu mediach byli, bo to widać też po wynikach wyborczych, zresztą fenomenalny wynik Adama Andruszkiewicza, ponad 50 tysięcy, gdzie no on de facto wszędzie brał, w Łomży również brał bardzo mocno głosy, a dlatego, że on też jest bardzo mocno medialny i w mediach ogólnopolskich, w social mediach, więc to powodowało ileś czynników, które spowodowało, no i młody, tak, no w tej pierwszej, powiedzmy, siódemce, w pierwszej ósemce, no to jest jeden z nielicznych kandydatów, był na liście Prawa i Sprawiedliwości, który był młody i to też na pewno przysporzyło mu dodatkowe głosy, bo trzeba sobie też odpowiedzieć, że jeśli chcemy zdobywać głosy młodych wyborców, to Prawo i Sprawiedliwość również musi stawiać na młodych kandydatów. Wicemarszałek Łukaszewicz. Więc dlatego to jakby pokazuje, że jednak trzeba wyważyć te wszystkie rzeczy. To nie są nigdy proste sprawy, jak wiemy, jak w każdej kampanii przy ustalaniu lista priorytetów, to różnie bywa. Natomiast wydaje mi się, że na tyle, na ile Prawo i Sprawiedliwość mogło wykonać te działania, żeby pokazać, że chcemy godnie reprezentować województwo podlaskie, to wykonaliśmy. Też chciałbym podziękować wszystkim swoim kolegom i koleżankom z list Prawa i Sprawiedliwości, bo ciężko pracowali na ten wynik Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest niespełna chyba bodajże 20 tysięcy, gorszy wynik jak 4 lata temu. Więc widać, że my jako PiS nie straciliśmy wyborców przez te 4 lata w województwie podlaskim. Po prostu była większa determinacja po drugiej stronie i to spowodowało taki, a nie inny ostatecznie wynik. No ale dzisiaj będziemy rozmawiać dalej o przyszłości, bo na pewno historycznym miejscem i momentem jest to, że partia polityczna po 1989 roku pokazała, że jest w stanie 3 razy wygrać wybory do Sejmu i Senatu, a Prawo i Sprawiedliwość tego dokonało. I to jest ogromny sukces, nikt nam tego nie odbierze. Owszem, opozycja może mówić, że wygrała, tylko nie przypominam sobie, żeby istniała taka partia polityczna jak opozycja. Ale jednak większą liczbę mandatów, powiedzieć. Jednak większa liczba mandatów jest, więc... Ja rozumiem, panie redaktor, szanowni państwo, ale matematyka i pragmatyka jest nieunikniona. Możemy koloryzować, udawać, że mają większą liczbę mandatów, bo podchodząc tak, to tak na dobrą sprawę można powiedzieć, tak że będzie. Zawsze opozycja będzie miała większą liczbę głosów, bo nie przypominam sobie, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, gdzie my taką mieliśmy przez 2 kadencje szansę, że jednoosobowo, czyli jako jedna partia rządziliśmy bez potrzeby koalicjanta, nie było tak, tak? Platforma Obywatelska miała zawsze koalicjanta. Gdyby nie koalicjant, to można by powiedzieć, Platforma nie wygrała wyborów, tak? A wygrała. Więc jeśli mamy naprawdę oceniać to merytorycznie i pragmatycznie, to Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. To, że dzisiaj opozycja chce się stworzyć w ramach jednego bloku kontra przeciwko Prawo i Sprawiedliwości, to jest zupełnie już coś innego i na to się jakby musimy wszyscy zgodzić, że jeśli będą chcieli stworzyć taki blok, to go stworzą. Natomiast wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ma największą liczbę mandatów i dzisiaj naturalnym jest też to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie walczyć o stworzenie rządu koalicyjnego. Z kim? Dzisiaj wszystkie są oferty na stole. Oczywiście najciężej będzie nam z Platformą Obywatelską, bo jakby no to jakby już jest kwestia wartości, przemyśleń, może nie tylko po naszej stronie, ale również po stronie Platformy Obywatelskiej. Natomiast uważam, że wszyscy pozostali posłowie, posłanki innych ugrupowań mogą dyskutować, rozmawiać z nami na temat Polski i na temat Polaków, bo my nie chcemy rozmawiać tylko i wyłącznie o programie Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy otwarci na tą dyskusję, na rozmowę, żeby rozmawiać o Polsce i o Polakach, bo te pierwsze sygnały, symptomy opozycji, że tu likwidujemy, tego nie będzie, za chwilę imigranci, niektórzy nawet już posłowie z Platformy Obywatelskiej na Twitterze potrafią napisać, co myślą o Polakach z Polski Wschodniej i co z programem będzie Polski Wschodniej w taki nawet niecenzuralny sposób, więc uważam, że dzisiaj nie możemy zapominać o Polsce i o Polakach. Program każdy z nas zaprezentował, kampania wyborcza się skończyła, a dzisiaj trzeba rozmawiać o pragmatyce, o tym, co chcemy zrobić dla Polski. Uważam, że wiele rzeczy udało się zrobić. Być może na niektóre rzeczy trzeba trochę inaczej środek ciężkości położyć, ale nie zmienia to faktu, że jeśli partia polityczna, opozycyjna chce rozmawiać o Polsce i o Polakach, to nie powinna się również zamykać na dyskusję i na rozmowę z Prawem i Sprawiedliwością, tym bardziej, że pan premier Mateusz Morawiecki i pan prezes Jarosław Kaczyński wskazał jednoznacznie, że jeśli chcecie rozmawiać merytorycznie, że chcecie rozmawiać o Polsce i o Polakach, siądźmy do stołu
i dyskutujmy, rozmawiajmy. Więc wydaje mi się, że dzisiaj więcej jest tej piłeczki po drugiej stronie, czyli czy któraś partia opozycyjna chce rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli to, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, że nie chce rozmawiać, że chcemy przejść do opozycji. Uważam, że dzisiaj jest czas i miejsce na to, żeby dyskutować o tym, żeby dalej Prawo i Sprawiedliwość mogło współrządzić. Oczywiście kładąc na niektóre rzeczy być może inny trochę środek ciężkości, ale jednak, żeby nie zapominać o tych programach i działaniach, które dobre wydarzyły się przez 8 lat. Kampania rzeczywiście parlamentarna dobiegła końca. Teraz czas na rozliczenie, ale już jest czas, żeby myśleć o wyborach samorządowych. Czas na rozliczenia na pewno też jeszcze przyjdzie, bo na dzisiaj jeszcze jest za wcześnie też, żeby ostatecznie dyskutować. Każdy z nas prywatnie dokonuje jakiejś analizy, oceny, jakiejś dyskusji, rozmowy w takim gronie bądź w innym gronie. Natomiast wydaje mi się, że ostateczny czas na rozliczenie przyjdzie wtedy, kiedy będziemy wiedzieć, jaka Polska będzie wyglądać, pod czyimi rządami ona będzie. I wtedy przyjdzie taki moment ostateczny, kiedy powiemy sobie, że było tak i tak, albo można było coś poprawić albo zmienić. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, to tak, no, to jest ten moment, gdzie za chwilę trzeba będzie na pewno rozmawiać o wyborach samorządowych, dlatego że one w kwietniu najprawdopodobniej będą miały miejsce, czyli niespełna pół roku mamy do tego, żeby przygotować się pod wybory. No ja ze swojej strony na pewno będę chciał startować dalej do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Bo dużo dobrych, fajnych rzeczy istotnych dla Łomży, dla subregionu łomżyńskiego udało się zrobić w tej kadencji sejmiku. Z mojej strony taka determinacja na pewno jest, żeby dalej ten region reprezentować i żeby szukać środków, ludzi, możliwości do tego, żeby nasz region dalej mógł się rozwijać. I na pewno ta dyskusja za chwilę będzie, bo będzie mowa o kandydatach do Rady Miast, będzie mowa o kandydacie na prezydenta Prezydenta. miasta, to są rady powiatu, starostowie, to jest przecież też właśnie Sejmik Województwa Podlaskiego, więc to jest też cały proces. To będzie jeszcze gorszy pod kątem logistycznym Tak. przygotowania się, aniżeli parlament, bo tych rad gmin, powiatów, samorządów jest bardzo Zdecydowanie dużo, więcej. więc te dyskusje, rozmowy również muszą się dosyć długo toczyć, dlatego że raz, że potrzebujemy dużo więcej kandydatów, a dwa, że potrzebujemy też takich ludzi, którzy wiedzą, co chcą zrobić dla danego samorządu, że stanowią jakieś wartości, które są bliskie poszczególnym partiom, bo ja tu nie mówię tylko o Prawie i Sprawiedliwości, bo taką sztabową pracę musi wykonać również i Platforma Obywatelska, i PSL. No, każdy z nas gdzieś tu musi za chwilę usiąść, dyskutować i rozmawiać na ten temat, więc jak najbardziej. To już można powiedzieć, że w przeciągu 1,5 miesiąca maksymalnie, jak zakończymy ten etap parlamentarny, zaczniemy już bardzo poważnie dyskutować i rozmawiać o wyborach samorządowych. Ale już pojawiają się kandydatury. Mam tutaj chociażby na myśli miasto Łomża. Otwartym tekstem mogę powiedzieć, że takiej dyskusji nie było i nie ma póki co, więc każdy gdzieś, jeśli ktoś już podnosi, że już są jakieś nazwiska, albo za chwilę ktoś będzie tym kandydatem, to nie mówi prawdy, dlatego że ja jako pełnomocnik PiS-u mogę jednoznacznie powiedzieć, że takich dyskusji, rozmów w ogóle nie miało miejsca. Dlatego, że skupiliśmy się naprawdę całościowo na kampanii na rzecz parlamentu i dopiero po tym miesiącu, po 1,5 miesiąca, jak będziemy wiedzieć, jak wygląda parlament, zaczniemy bardzo mocno dyskutować z obecnymi samorządowcami, z osobami, które są zainteresowane do startu do samorządu. Więc ten cały proces jeszcze dyskusji, rozmowy, analizy, kto będzie najlepszym kandydatem, w którym miejscu, dopiero przed nami. Czyli panie Piotrze, spotykamy się jeszcze przed końcem tego roku i rozmawiamy o kandydaturach i o propozycjach do wyborów samorządowych i o rozmowach. Na pewno tak. Musimy na ten temat dyskutować, rozmawiać, też jakby społeczeństwu przekazywać, na kogo chcemy stawiać. Ja też od początku, jak jestem w polityce, wyznaję taką zasadę, że nie chciałbym, żeby mieszkańcy i też kandydaci dowiadywali się w ostatnim momencie. To jest, jeśli mówimy poważnie o samorządzie, jeśli mówimy poważnie, że chcemy traktować naszych wyborców i mieszkańców, to oni dużo wcześniej powinni wiedzieć, na kogo stawiamy, kto ma być naszym kandydatem, po to, żeby po pierwsze kandydaci sami mogli się przygotować do tego startu, ale dwa, żeby też społeczeństwo już mogło właśnie mieć tę świadomości, kto startuje, na kogo mogą liczyć, żeby też nie było właśnie tak, jak czasami przy wyborach parlamentarnych bywa, że w ostatnim momencie zapadają decyzje albo wyborcy nie wiedzą w ogóle, na kogo oddać głos. Bo takie sytuacje tutaj przy wyborach parlamentarnych, sam jak oddawałem głos w szkole podstawowej numer 4, to słyszałem, jak mieszkańcy, wyborcy się zastanawiali, to na kogo oddać głos. Więc widać, że społeczeństwo potrzebuje więcej czasu, żeby poznać kandydatów, żeby zbudować sobie świadomość, na kogo chcą oddać głos. Więc na pewno, jeśli to tylko będzie możliwe, to będę starał się, żeby tutaj na terenie Łomży jak najszybciej poznać kandydatów
Rady Miasta, czy też kandydata na prezydenta do Sejmiku, bo to są te istotne elementy, gdzie mieszkańcy na pewno będą bardzo mocno zainteresowani. Ja mam tylko nadzieję, że wciąż będziemy budowali społeczeństwo obywatelskie, że rzeczywiście frekwencja z wyborów parlamentarnych przełoży się na wybory samorządowe i rzeczywiście nadszedł w końcu czas zainteresowania ze strony właśnie społeczeństwa polityką, bo polityka wpływa na każdy obszar naszego życia, dlatego myślę, że to jest niezwykle i szalenie istotne. No tak na zakończenie, szanowni państwo, panie redaktor, rzeczywiście należy podsumować, że ta świadomość obywatelska się w końcu obudziła, że dzisiaj na pewno wyborcy zobaczyli, że to przyniosło wymierny efekt. Więc w końcu może skończymy z tą dyskusją, że nie ma sensu iść na wybory. Także nie ma żaden głos sensu, nie ma znaczenia. Tak, prawda? Że nie ma sensu każdy oddawać głos, tak tylko naprawdę każdy głos. No, wielu moich, szanowni państwo, kolegów, koleżanek nie dostało się do Sejmu w Polsce, gdzie zabrakło 20 głosów, tak. 100 głosów zabrakło, więc naprawdę każdy głos dzisiaj jest istotny. Wspaniałe, fenomenalne święto demokracji, że tyle osób poszło i też trzymam kciuki za to, żeby przy wyborach samorządowych była tak wysoka frekwencja, bo to daje mocny mandat później nam też jako politykom do tego, że rzeczywiście wiemy, że wyborcy zabrali głos, wypowiedzieli się w danej materii, więc mamy bardzo mocny mandat później do realizacji danego programu, do reprezentowania mieszkańców. I tutaj w tym miejscu postawmy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. A przypomnę, moim i państwa gościem był Piotr Mazelewski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale także pełnomocnik Komitetu PiS Miasta Łomża. Dziękuję bardzo. Dziękuję.